Szczęść Boże, Krzysztof Loży, witam w programie Polski Punkt Widzenia. Naszym gościem jest senator Prawa i Sprawiedliwości, pan Jan Maria Jackowski. Szczęść Boże, witam serdecznie. Szczęść Boże, witam serdecznie, dobry wieczór. Panie senatorze, zaprosiłem pana do studia, żebyśmy porozmawiali o sprawach ideologii gender, ale zanim o tym, to kilka minut poświęcimy sprawom bieżącym. Prokuratura poinformowała, że Ewa Kopacz, poseł Ewa Kopacz, była premier, została wezwana na przesłuchanie w charakterze świadka, ale sprawa dotyczy czasów jeszcze, kiedy była ministrem zdrowia i katastrofy smoleńskiej, a chodzi oczywiście o sprawy sekcji zwłok ofiar katastrofy smoleńskiej. To chyba nie jest nic zaskakującego, że prokuratura wzywa panią Ewę Kopacz. Oczywiście, że to nie jest nic zaskakującego. Po raz kolejny okazało się, że jest takie porzekadło stare, że kłamstwo ma krótkie nogi i te kłamstwa, które słyszeliśmy w 2010 roku, no w tej chwili widać wyraźnie, że pani ówczesna minister Ewa Kopacz kłamała, wprowadzała w błąd opinię publiczną, oszukiwała Polaków, oszukiwała również, co bardzo bolesne, najbliższych ofiar tej ogromnej tragedii z 10 kwietnia 2015 roku. I widzimy, że mamy do czynienia z czymś niezwykłym, ponieważ doszło do bezczeszczenia zwłok ludzkich. Doszło do tak ogromnych nieprawidłowości, że widzimy, że państwo Donalda Tuska było państwem byle jakim. Podeszło do tej ogromnej tragedii jak do włamania do garażu. Przykro to mówić, ale tak było. Oszukiwało opinię publiczną, nie potrafiło nawet w sposób godny pochować ofiar tej ogromnej tragedii, a przecież ci, którzy uczestniczyli w tym tragicznym locie, polegli w służbie ojczyźnie, można tak powiedzieć, no bo lecieli nie na wycieczkę, tylko lecieli na bardzo konkretne wydarzenie, jakim było 70-lecie ludobójstwa katyńskiego, a więc lecieli jako reprezentacja Rzeczypospolitej, jako reprezentacja bardzo różnych środowisk politycznych, społecznych, kulturalnych, wojskowych, kombatanckich. Można powiedzieć, taka polska elita, Polska w pigułce w tym samolocie się znajdowała i wszyscy oni polegli. I w tej chwili mamy do czynienia z sytuacją, że po prostu to są wstrząsające te informacje, jakie niedbalstwo, jak brak elementarnego poczucia szacunku dla ciał tragicznie. Panie senatorze, jak pan podejrzewa, czy to wynikało z podejścia Rosjan do zwłok? Nie tylko chodzi o Polaków, ale własnych ludzi też tak traktują. Czy też po prostu z niedopilnowania tej sprawy przez polskie władze? Kto tu bardziej zawinił? Panie redaktorze, odpowiem panu na to pytanie słowami osoby, która w sposób szczególny chyba ma w tej chwili, przeżywa trudne chwile. Myślę tutaj o pani generałowej Kwiatkowskiej. Otóż pani generałowa powiedziała w jednym z wywiadów wprost: ja nawet nie mam pretensji do Rosjan, tylko mam pretensje do władz Polski, że nie dopilnowali tego wszystkiego tutaj. Więc to jest szczególnie takie tragiczne, bo to, że Rosjanie w ten sposób, to w ogóle, że ekipa Donalda Tuska oddała to śledztwo Rosjanom, że nie była w stanie w sposób właściwy ustawić prawnej ścieżki tego wyjaśniania tych przyczyn tej ogromnej tragedii. To, że wszystko zostało oddane w ręce rosyjskie. To, że nawet nie potrafiono już na ziemi polskiej w sposób godny i właściwy pochować tych, którzy tam zginęli. To wszystko pokazuje, że mieliśmy do czynienia po pierwsze z działaniami tej byle jakości teoretycznego państwa Donalda Tuska, ale z drugiej strony mieliśmy do czynienia z działaniami o charakterze politycznym, ponieważ tak naprawdę celem politycznym było, aby wykorzystać tę sytuację do przejęcia władzy w Polsce. Przecież ja przypomnę, że Bronisław Komorowski, jeszcze nie było oficjalnego komunikatu o śmierci świętej pamięci pana prezydenta profesora Lecha Kaczyńskiego, już przejmował insygnia władzy, kiedy nawet nie, ja nie mówię, że akt nie było oficjalnego komunikatu na temat śmierci. To ale pokazuje. Tak, powinna być informacja, prawda, że został odnalezione ciało pana prezydenta, że na pewno nie żyje, prawda, że mamy. Oczywiście stwierdzenie żyje, urzędowe podkreślam, stwierdzenie zgonu prezydenta. I wtedy można było uruchamiać procedurę. To wszystko pokazuje, że cała ta sprawa była podporządkowana przede wszystkim politycznym interesom Platformy. Wracając. Mało tego, jeszcze dokończę myśl, panie redaktorze, to kłamanie przez 7 lat, chociażby w tej kwestii pochówków, w tym, że to, co mówiła pani Kopacz, że ziemia była ponad metr przekopana, że lekarze tak wspaniale polscy uczestniczyli ramię w ramię, że strona rosyjska tak profesjonalnie i znakomicie to wszystko i w ogóle wszystko było wspaniale, to wszystko pokazuje,
że w świetle późniejszych informacji, że liderzy Platformy doskonale zdawali sobie sprawę, że to tak nie było. Natomiast podtrzymywali to kłamstwo i mało tego, stworzono cały przemysł pogardy dla tych, którzy mieli wątpliwości, którzy się modlili na krakowskim przedmieściu, którzy mieli wątpliwości co do oficjalnych komunikatów na temat przyczyn tej ogromnej tragedii. Też pojawiały się wątpliwości, czy w tych trumnach rzeczywiście są te osoby, które się podaje, że są. Cały czas utrzymywano to kłamstwo, licząc na to, że to nigdy nie wyjdzie, a wszystkich, którzy mieli wątpliwości, przedstawiano jako szołomów, jako tych, którzy w sposób niewłaściwy, którzy niepotrzebnie mają wątpliwości. Grają religią smoleńską. Grają religią smoleńską, a w tej chwili widać, że Platforma to robiła z premedytacją, a przynajmniej część przywódców Platformy, w tym celu, żeby ukryć te swoje cele polityczne i to oddanie stronie rosyjskiej. To jest w ogóle haniebne i z tego punktu widzenia uważam, że osoby, które wtedy zawiniły, powinny zniknąć z życia publicznego, powinny być po prostu publicznie napiętnowane. Mogą być politycy, można mieć różne poglądy, możemy się spierać, jest demokracja i tak dalej, ale utracili jakąkolwiek wiarygodność do spełnienia funkcji zaufania publicznego, jaką jest bycie senatorem, posłem czy jakimkolwiek wysokim urzędnikiem państwowym, właśnie to, co wymaga takiej zdolności do bycia osobą zaufania publicznego. Miejmy nadzieję, że prokuratura te wszystkie okoliczności naświetli, natomiast chciałem przejść do tematu, o którym mówiłem na początku. Panie senatorze, nasz dziennik pisze dzisiaj o tym, że rodzice wnioskują o sprawdzenie prawie 300 szkół pod kątem tego, czy aby do tych szkół nie wślizgnęły się różne instytucje, fundacje, organizacje, stowarzyszenia, różna forma organizacyjna, które propagują pod różnymi postaciami, ideologię gender, ale to pod różnymi postaciami takie rzeczy się wprowadza. 300 szkół to jest niepokojące, że rodzice mają podejrzenia, że w tylu szkołach jest, czy tylko jest wierzchołek góry lodowej? No, jest to oczywiście niepokojące, ale z drugiej strony możemy domniemywać, że jest to wierzchołek góry lodowej. To, o czym pan redaktor mówi i to, co dzisiejszy nasz dziennik opublikował, ten materiał dziennikarski, to najlepiej pokazuje, że zbieramy pokłosie tej fatalnej konwencji, tak zwanej antyprzemocowej, ale w gruncie rzeczy promującej ideologię gender, która była przyjęta w czasach rządu Donalda Tuska. Ja osobiście ubolewam, że Polska nie wypowiedziała tej konwencji. Takie były przynajmniej zapowiedzi w kampanii wyborczej. A może za dużo politycznie ryzykowaliśmy, podjąć konwencję, czy nie? Moim zdaniem w tej chwili jest bardzo dobry czas, i aby skierować do Trybunału Konstytucyjnego zapytanie, czy ta konwencja nie jest zgodna z polską konstytucją, ponieważ można domniemywać, przynajmniej z niektórych zapisów tej konwencji, że ona stoi w sprzeczności z polską konstytucją i organem właściwym, żeby to określić, jest oczywiście Trybunał Konstytucyjny. I teraz tak, mógł to zrobić Bronisław Komorowski prewencyjnie, bo tylko prezydent miał takie prawa, jeszcze to było w jego czasach, przed podpisaniem tej konwencji, przed jej ratyfikacją, a w tej chwili można to zrobić. Ja osobiście należę do tej grupy parlamentarzystów, którzy uważają, że taki wniosek do Trybunału Konstytucyjnego należałoby skierować, żeby po prostu Trybunał Konstytucyjny w tej fundamentalnej sprawie dla naszej przyszłości, no bo na temat gender to i papież Franciszek mówił bardzo wyraźnie, bardzo wielu hierarchów, bardzo wielu myślicieli, bardzo wielu intelektualistów, bardzo wiele osób zdaje sobie sprawę, że zagrożenie ideologią gender jest szczególnie groźne, bo mamy do czynienia po prostu z takim postmarksistowskim czy neomarksistowską wojną kulturową, która jest wypowiedziana naturalnej rodzinie, nietradycyjnej, naturalnej rodzinie, panie redaktorze, relacjom międzyludzkim, a przede wszystkim odwiecznym prawom rodziców, chociażby do kształtowania swoich dzieci zgodnie ze własnym światopoglądem, jak również jest tutaj naruszenie w tej konwencji przede wszystkim wolności religijnej. Więc to należałoby po prostu zbadać, czy nie ma tutaj wątpliwości od strony polskiej konstytucji. Więc ja uważam, że taki wniosek powinien być skierowany i to by była najlepsza droga do
Przede wszystkim, żebyśmy posiadali wiedzę i stanowisko w tej sprawie w postaci stosownego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Najszybsza ścieżka w Trybunale to jaka by była Pana zdaniem, Pana Senatora, kto powinien taki wniosek złożyć? Taki wniosek może złożyć 50 posłów lub 30 senatorów. Także ja wiem, że taki wniosek jest przygotowywany i mam nadzieję, że uda się taki wniosek do Trybunału Konstytucyjnego zgłosić, bez względu na to, że na pewno pojawi się od razu w środowiskach politycznie poprawnych, a przede wszystkim wśród ideologów gender, wściekły atak na to, że jak można przeciwko takiej konwencji znakomitej występować. No, pewnie podobny, nawet większy atak wobec polityków, którzy protestowali przeciwko tej konwencji w poprzedniej kadencji parlamentu. Tak jest, ja pamiętam. Ja pamiętam, jak przychodził przedstawiciel rządu ówczesny, nie będę już wymieniał nazwiska tej pani, która była ministrem, i z takim cynicznym uśmieszkiem mówiła, ja nigdy nie słyszałem, ja w ogóle nie wiem, co to jest ideologia gender, na pytania, które po prostu padały. Więc to pokazuje, że w tej chwili mamy do czynienia właśnie z taką wojną kulturową, ale to jest, panie redaktorze, to jest głębszy problem. To jest problem generalnie pokolenia 68, bo tak naprawdę za ideologią gender to stoi pokolenie 68, a więc z tych zrewoltowanych uniwersytetów to są ci, którzy byli promotorami rewolucji seksualnej, tych, no... To różne odmiany marksizmu generalnie. Ale którzy w międzyczasie stali się ważnymi ekspertami w takich instytucjach jak Organizacja Narodów Zjednoczonych, jak Unia Europejska, stali się bardzo, posiadają duże wpływy w mediach, w środowiskach intelektualnych, w środowiskach ludzi kultury. Oni nadają ton i to jest ta generacja, która dała podwaliny pod i otwierała drogę pod ideologię gender. Właśnie wspominał Pan o tej konwencji antyprzemocowej, bo rzeczywiście jak się czyta tytuł konwencji, no to w zasadzie pewnie większość ludzi, która nas słucha, by powiedziała, no nie mam nic przeciwko walce z przemocą, tylko że to jest tylko słowa, pretekst, żeby robić coś innego, zupełnie nawet może być sprzecznego z tą konwencją, no bo mamy, tak jak mówił Pan Senator, mamy w zasadzie przemoc wobec rodziny, można powiedzieć. Ideologia gender dokonuje właśnie tej przemocy wobec rodziny, wobec dzieci, chociażby w szkołach. Jak się przed tym bronić? No, tutaj trzeba pochwalić rodziców, bo rodzice mają, dzięki Bogu, dość duże uprawnienia, jeżeli chodzi o to, żeby wyrażać swoją troskę o sposób wychowywania i uczenia swoich dzieci w szkołach. A więc niech rodzice jak najbardziej, tu warto zaapelować, byli czujni po prostu i sprawdzali, zwłaszcza jak się pojawiają jakieś takie no, zajęcia uświadamiające, takie tam dyskusje, ono pogadanki na temat przemocy, bo to wszystko oczywiście jest ładnie opakowane, że to ma chronić nasze dzieci, ale być może, nie mówię, że we wszystkich, no ale być może również za tym kryją się jakieś treści o charakterze ideologicznym. To jest po prostu fundament, to jest troska przede wszystkim rodziców, a z drugiej strony nacisk na polityków, żeby jednak wypowiedzieć czy rozstrzygnąć kwestię tej konwencji, bo dopóki ta konwencja będzie, to te środowiska genderowe będą przychodziły, mówiły jak to, Polska ratyfikowała konwencję, mamy prawo edukować dzieci, występować z projektami, robimy to legalnie, robimy to w majestacie prawa, zgodnie ze zobowiązaniami, jakie państwo polskie podjęło na arenie międzynarodowej. Więc kluczem do tego jest oczywiście jest ta konwencja, która z kolei oczywiście ona nie wyklucza faktycznych przyczyn przemocy, która może się pojawiać domowej. Nie mówmy przemocy w rodzinie, tylko domowej, bo to też jest manipulacja bardzo duża, ponieważ wiemy, że większość tej przemocy, nawet jak czytamy, to zazwyczaj jest tak, że to są po prostu na przykład konkubinaty, czy związki nieformalne, czy to są w stosunku do dzieci, których ojcem biologicznym nie jest jedna ze stron pozostająca w jakimś związku konkubenckim, która no, w jakiś sposób w stosunku do dzieci postępuje. To są oczywiście bardzo, bardzo trudne i dramatyczne sytuacje, ale warto zwrócić uwagę, że niedawno Ordo Iuris opublikowało taki raport, powołując się na instytucje międzynarodowe, z których jasno wynika, że Polska
ma najniższy współczynnik przemocy domowej. I tak, a najwyższy, panie redaktorze, nie wiem, czy pan wie, ma akurat mają kraje skandynawskie, które najbardziej są zideologizowane, najbardziej używają politycznej poprawności, a z drugiej strony oczywiście są na czele tych programów wszystkich takich tak zwanych antyprzemocowych, a z drugiej strony się okazuje, że tam mimo wszystko, mimo tych takich cudownych wynalazków tych inżynierów socjotechnicznych od wojny kulturowej, mimo wszystko ta przemoc w tych krajach jest największa. To, co pan mówi, to jest kolejny dowód na to, że tak naprawdę receptą na tę przemoc domową jest właśnie ta naturalna rodzina. Bo oczywiście. Gdzie są zdrowe relacje, prawda, między małżonkami i między rodzicami a dziećmi. Panie redaktorze, każda cywilizacja jest oparta, każda, żydowska, sumerska, chińska, europejska, różne azjatyckie, turańska, byśmy mogli wymieniać, jakbyśmy historię cywil... Każda oparta jest na relacjach między czynnikiem żeńskim i męskim, bo to jest źródło tak naprawdę rozwoju, bo to jest przekaz następnych pokoleń, to jest przekaz tradycji, to jest przekaz dziedzictwa, umiejętności, sposobów organizowania rzeczywistości. To się bierze stąd. Więc jeżeli cywilizacja zostanie zaatakowana u swego źródła, a więc tych relacji między kobietą a mężczyzną, relatywizowania tych relacji, wypaczania tych relacji, no to w tym momencie możemy powiedzieć, że to jest taki wirus, który rozkłada po prostu cywilizację od środka. I z tego punktu widzenia również trzeba na tę kwestię patrzeć. Nieprzypadkowo zresztą kryzys cywilizacji europejskiej w zderzeniu chociażby z islamem w Europie Zachodniej jest, ktoś powie, czy skutkiem, czy wynikiem, ale na pewno jest jednym ze skutków słabości rodziny. Bo jest rozkład społeczeństwa. I proszę zauważyć, że nie przypadkiem tam, gdzie jest dość silna identyfikacja kulturowa, religijna, narodowa, to tam zazwyczaj muzułmanie nie chcą przyjeżdżać do takiego kraju. Natomiast oni się doskonale czują w społeczeństwach, które po prostu są słabe, są pozbawione wartości, czy po prostu są wychowane już w tym duchu postmodernistycznym, że wszyscy mamy mieć równy dystans do wszelkich tożsamości religijnych, kulturowych, narodowych itd., itd. To, co mówi postmodernizm, prawda? I w sumie są takie osoby, które nie mają właściwie żadnej własnej tradycji, do której się odwołują. I również tam, gdzie religia również jest, w sumie można powiedzieć, dość w szczątkowej formie, to znaczy nieliczne grupy pozostają grupami ludzi religijnych. I tam jest znacznie łatwiej, bo przychodzi mocna, z silną identyfikacją kulturową, religijną grupa, która się oczywiście nie integruje ze środowiskiem tego kraju, do którego przyjeżdża, i za chwilę zaczyna tworzyć własne enklawy w tym kraju i za chwilę zaczynają się coraz bardziej ekspansywne. I to jest ten proces, który my obecnie obserwujemy w niektórych krajach Europy Zachodniej. Czyli podsumowując, receptą jest nie propagowanie konwencji antyprzemocowej, ale wzmacnianie rodziny w Polsce. Tak, wzmacnianie rodziny i nie walczenie z wartościami. To już święty Jan Paweł II mówił w Centesimus Annus, tej słynnej encyklice. Demokracja pozbawiona wartości łatwo zamienia się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm. To przecież to są święte słowa bardzo mądrego człowieka, papieża, Polaka, naszego rodaka. Sprzed ponad ćwierćwiecza, ale aktualne. Ponad ćwierćwiecza, ale one w tej chwili są widoczne. My widzimy, jakie są szaleństwa politycznej poprawności. O tym tragicznym wydarzeniu w Manchesterze niedawnym, sprzed kilku dni, nie mówi się zamach terrorystyczny, mówi się incydent. Tak? Już widzimy, że jest relatywizacja w języku i taka nowomowa, która powstaje. Za chwilę się dowiemy, że zamach terrorystyczny jest powyżej 1000 tragicznych ofiar, a jak jest poniżej 1000, to jest drobny incydent. A poza tym już nam się mówi, że my się mamy do tego przyzwyczaić, że to jest właściwie naturalna kolej rzeczy, że takie zamachy były. No to pokazuje skalę zakłamania tej rzeczywistości, w której wielu Europejczyków w zachodniej Europie ma żyć. Czyli mają się pogodzić, że mogą wyjść z domu i mogą do niego nie wrócić. I nic dziwnego, że Polacy chcą się przed tym bronić. Dziękuję serdecznie, panie senatorze, za rozmowę. Dziękuję. Przypomnę, naszym gościem był pan Jan Maria Jackowski, senator Prawa i Sprawiedliwości. Państwu dziękujemy za uwagę. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.